Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Banalną prawdą jest, że im więcej szkodliwych nawyków się wyzbędziemy, tym będziemy zdrowsi. Szczególnie dotyczy to osób starszych, w tym seniorów. Im jesteśmy starsi, tym bardziej kierujemy się przyzwyczajeniami, które nie do końca są dobre. Co więcej, stan fizjologiczny starzejącego się organizmu wymusza pewne zachowania i praktyki, które sprzyjają podejmowaniu złych wyborów lub nie podejmowaniu się wyborów pozytywnych. Wobec tego w tym odcinku zwrócę uwagę na najczęściej popełniane błędy przez osoby starsze i seniorów, które wpływają negatywnie na zdrowie i których warto zatem unikać. Po pierwsze, w starzejącym się organizmie dochodzi do upośledzenia funkcji wielu ważnych narządów, które są zaangażowane w utrzymywanie homeostazy, czyli pewnej równowagi w naszym ustroju. Przykładem są nerki, których zaburzona praca powoduje zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej. Drugą przyczyną odwodnienia u osób starszych jest to, że wraz z wiekiem następuje upośledzenie fizjologicznego odruchu pragnienia. Mam to na myśli to, że pomimo, że naszemu organizmowi brakuje wody, to nie wysyła nam wystarczających sygnałów, które wzbudzą w nas wzmożone uczucie pragnienia. Mówiąc bardziej fachowo, u osób w wieku podeszłym dochodzi do zmniejszenia aktywności obszaru mózgu odpowiedzialnego za zaspokojenie pragnienia. Oczywiście przyczyn odwodnienia u osób starszych jest o wiele więcej. Mam tu na myśli przewlekłe biegunki, z którymi niejednokrotnie zmagają się seniorzy, a które to powodują nadmierną utratę wody. Dodatkowo wielu seniorów zmaga się z różnymi chorobami, którym towarzyszy gorączka, która z kolei powoduje usuwanie wody przez skórę i płuca. No i oczywiście do tego zestawu musimy dodać stosowanie leków moczopętnych, które również sprzyjają odwodnieniu. Wobec tych informacji złotą zasadą w przypadku seniorów jest to, aby sięgać po różnego rodzaju napoje, nawet w sytuacji, gdy nie czujemy pragnienia. W przypadku osób, które spożywają duże ilości warzyw, owoców, produktów mlecznych i zup, wystarczy, aby dostarczać około 1,5 litra płynów. Pozostałą potrzebną wodę dostarczamy z przed chwilą wymienionymi produktami. Aby mieć pełną kontrolę nad tym, ile spożyliśmy danego dnia płynów, warto prowadzić dziennik, w którym będziemy zapisywać ilość napojów za każdym razem gdy poniesięgniemy. sięgniemy. Tu od razu dodam, że jak chodzi o nawodnienie, to lepiej jest pić w mniejszych objętościach, a częściej na przykład po około 100-150 ml. Kolejnym nawykiem praktykowanym przez osoby starsze, który może być szkodliwy, jest coraz częstsze sięganie po solniczkę. Takie zachowanie jest spowodowane przede wszystkim tym, że wraz z wiekiem postępuje upośledzenie zmysłu, węchu i smaku. Czujemy coraz mniej słonego smaku, więc automatycznie dosalamy potrawy. Jest to zrozumiałe, ale niestety niekoniecznie korzystne i zaraz wyjaśnię dlaczego. Co więcej, osobom starszym często towarzyszy szereg chorób, które tylko potęgują osłabienie funkcji zmysłu, węchu i smaku. Mam tu na myśli np. przykład choroby neurodegeneracyjne, tak jak choroba Alzheimera i Parkinsona, a także zmiany w strukturze błony śluzowej i jamy nosowej. Swoją cegiełkę dokładają też ubytki w uzębieniu, stosowanie protez zębowych oraz zbyt niskie spożycie cynku. O ile w przypadku młodego, zdrowego organizmu solniczka zwykle nie stanowi żadnego problemu, o tyle w przypadku organizmu w starszym wieku, owszem, i już wyjaśniam dlaczego. Otóż wraz z upływem lat nasz organizm ma problem z usuwaniem nadmiaru soli, czyli osoby starsze nie tylko spożywają więcej soli, ale również mniej soli jest wydalane, a to tylko potęguje jej gromadzenie się w ustroju. O ile sól sama w sobie nie jest szkodliwa nawet w dość wysokich ilościach, to w przypadku seniorów jest już pewnym zagrożeniem. Tu tylko dopowiem, że jej nadmiar w omawianej sytuacji zwiększa ryzyko udaru mózgu o 24% i ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej o 32%. Co więcej, zbyt duże ilości soli u osób w podeszłym wieku zwiększają umieralność z powodu chorób układu krążenia, a także sprzyjają powstawaniu kamieni nerkowych i osłabiają kości. Dlatego też polecam, aby w celu wzmocnienia smaku sięgnąć po zestaw różnych ziół, przypraw i warzyw. Jako alternatywa dla soli częściowo sprawdzą się czosnek, cebula, por, chrzan, papryka, szczypiorek i rzodkiewka. Smak potraw można podreperować również poprzez dodatek nasion czarnuszki, kozieradki, sezamu, pestek słonecznika, a także drobno zmielonych orzechów. Z pomocą mogą przyjść też sosy na bazie octu jabłkowego i grzyby, które potrafią wzmocnić smak potraw. Powszechnym szkodliwym nawykiem, który obserwuje u swoich starszych podopiecznych, jest wielokrotne smażenie potraw na tym samym tłuszczu. Mam tu na myśli przede wszystkim odsmażanie żywności. Taki nawyk ma dwie podstawowe przyczyny. Po pierwsze, mowa tu o aspekcie ekonomicznym i chęci pewnej oszczędności. Tłuszcz, bez względu na to, czy roślinny, czy zwierzęcy, trochę kosztuje. Taniej jest zatem odsmażyć mięso na patelni ze starym olejem. Po drugie, sięganie za każdym razem po czystą patelnię, w tym mycie co chwilę naczyń, aby odsmażyć kawałek mięsa, może sprawiać pewne trudności u osób starszych, które odznaczają się ograniczoną sprawnością fizyczną. Należy mieć świadomość, że tłuszcz raz użyty, który ponownie wykorzystamy, np. do smażenia potrawy, zamienia się w bogate źródło związków kancerogennych, czyli rakotwórczych oraz substancji miażdżycorodnych. Stąd tu mój mały apel do Państwa, aby jednak mimo wszystko starać się, żeby potrawy smażyć zawsze na świeżej partii tłuszczu. Za poważny błąd u seniorów uważam również to, że duża część osób w starszym wieku nie suplementuje witaminy D, o ile suplementacja tą witaminą powinna być prowadzona niemal przez wszystkich z nas, to zasada ta nabiera szczególnego znaczenia właśnie w przypadku starzejącego się organizmu. Jest to podyktowane m.in. tym, że im jesteśmy starsi, tym mniej wydajna jest produkcja witaminy D w naszym organizmie na skutek ekspozycji na działanie promieni słonecznych. Jednocześnie niedobór witaminy D nasila komplikacje zdrowotne charakterystyczne właśnie dla seniorów. Mam tu na myśli głównie osłabienie kości, złamania osteoporotyczne, zaburzenia równowagi, wyższą częstotliwość upadków, osłabienie siły mięśniowej, nasilenie demencji, wyższe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i udarów mózgu, powikłania cukrzycy, infekcje dróg moczowych, a także wyższe ryzyko zapalenia płuc. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami seniorzy powinni suplementować minimum 4000 jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Przy czym osobiście uważam, że w przypadku gdy zostanie stwierdzony u tych osób niedobór tej witaminy, warto rozważyć wyższą dawkę rzędu nawet około 10 tysięcy jednostek na dobę, jednak wtedy warto pomyśleć dodatkowo o witaminie K2. Często obserwowanym przeze mnie błędem żywieniowym wśród seniorów jest zbyt niskie spożycie ryb. Przy czym u niektórych osób mamy do czynienia z zupełnym brakiem tych produktów w diecie. Podejrzewam, że taki stan rzeczy wynika z tego, że ryby są kojarzone z dość drogim produktem, jednak tu od razu od siebie dodam, że wcale nie musi to być dziki łosoś spożywany co drugi dzień. Wystarczą dwie porcje ryb tygodniowo, takich jak śledź, sardynki lub strąg tęczowy. Są to bowiem bardzo wartościowe ryby. Regularne sięganie po wspomniane ryby jest ważne z uwagi na to, że zawierają one pełnowartościowe, lekkostrawne białko. Dodatkowo są zasobne w składniki deficytowe w naszej diecie, takie jak jod, selen, witamina B12 i kwasy tłuszczowe omega-3. Tu na chwilę zatrzymam się przy tym ostatnim składniku, a mianowicie przy kwasach omega-3. Otóż są one szczególnie cenne w przypadku osób starszych, ponieważ zapobiegają one stłuszczeniu wątroby, chronią naczynia krwionośne przed patologicznymi zmianami, wspomagają sprawność umysłu i pamięć oraz poprzez swoje działanie przeciwzapalne łagodzą bóle stawów. Co więcej, badacze zaobserwowali, że osoby, które dostarczają wysokiej ilości omega-3 odznaczają się zwiększoną długością życia. Myślę, że w wielu polskich domach, gdybyśmy mieli poszukiwać słodyczy, to znaleźlibyśmy je przede wszystkim w szafkach należących do babci lub dziadka. Sam osobiście dobrze pamiętam, jak babcia miała zawsze zapasy krówek, cukierków, czekolady mlecznej czy bombonierek. Dobrze mieć jednak świadomość, że mało który składnik pokarmowy tak przyspiesza starzenie się naszego organizmu i pogarsza stan zdrowia, jak właśnie cukier. Mowa tu o szybszym powstawaniu zmarszczek, pogorszeniu cery, pojawieniu się bólu i sztywności stawów, zaburzeniach koncentracji i problemach z pamięcią. Dodatkowo cukier nasila pewne dolegliwości, które towarzyszą osobom starszym. Zaliczam do nich problemy z uzębieniem, infekcje dróg moczowych, stłuszczenie wątroby, niewydolność nerek, kamicę nerkową, dnę moczanową, udary mózgu, wolniejsze gojenie się ran, brak sił i ciągłe zmęczenie, a także większą senność. Błędem, który dość często dotyczy osób starszych, jest niedostarczanie odpowiednich ilości błonnika pokarmowego, który działa m.in. prebiotycznie. Pomijanie świeżych warzyw, owoców, orzechów, nasion, pestek i pełnoziarnistych produktów zbożowych, w tym np. pieczywa żytniego na zakwasie, płatków owsianych czy kaszy gryczanej lub jęczmiennej sprawia, że w diecie pojawia się zbyt mało błonnika. Część tych produktów nie jest zbyt ochoczo wybierana przez seniorów, ponieważ wymagają one dokładnego pogryzienia, a ich twardość nie ułatwia tego zadania osobom, które mają problemy z uzębieniem. Jednak tu od razu powiem, że na bazie wielu z wymienionych przeze mnie produktów, można przygotować prozdrowotne pasty lub koktajle dzięki ich rozdrobnieniu czy wręcz zblendowaniu. Powiedziałbym nawet, że blender może być jednym z najbardziej przydatnych urządzeń dla osób starszych. W każdym razie warto postarać się odwrócić trend związany z dostarczaniem małych ilości błonnika. W przypadku osób starszych składnik ten jest szczególnie cenny. A to choćby dlatego, że reguluje pracę jelit i pomaga w zaparciach i wzdęciach, a także chroni przed hemoroidami. Dodatkowo błonnik pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, wspomaga oczyszczanie organizmu i działa przeciwnowotworowo. Co ciekawe, u osób dostarczających większej ilości błonnika rzadziej obserwuje się demencję. Pewnym nawykiem, który nie jest korzystny dla naszego stanu odżywienia jest zachowanie pewnej monotonii, jak chodzi o rodzaj spożywanych pokarmów. Bardzo często zdarza się, że seniorzy niezbyt szczególnie dbają o urozmaicenie swojego jadłospisu, zwykle spożywają na co dzień te same potrawy, będąc w jakiś sposób przywiązanym do konkretnych produktów. Warto jednak wiedzieć, że tylko urozmaicona dieta opierająca się na różnorodnych produktach dostarcza kompletnie niezbędnych składników odżywczych i wcale nie mam tu na myśli tego, aby zacząć sięgać po mało znane i drogie produkty. Wystarczy, że zamiast do każdego śniadania jeść pomidory, od czasu do czasu włączymy inne warzywo, lub żeby każdego dnia nie spożywać wieprzowiny, a zamienić ją na mięso drobiowe lub rybę. Chodzi o niewielkie zmiany, które jednak zapewnią bioróżnorodność, a wraz z nią dostarczą wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jako ciekawostkę podam, że jedną z cech zdrowej mikrobioty jelitowej jest różnorodność gatunkowa bakterii zamieszkujących jelita. Gdy jej brakuje, to mowa wtedy o dysbiozie jelitowej. I kluczową rzeczą w zapewnieniu różnorodności rodzajowej bakterii w jelitach jest różnorodność diety. Naukowcy wykazali, że różnorodność bakterii w naszych jelitach zależy od liczby spożywanych przez nas unikalnych gatunków roślin. Badacze stwierdzili, że dobrze jest jeść około 30 rodzajów roślin tygodniowo, czyli aby w naszym jadłospisie w ciągu tygodnia znalazło się 30 różnych produktów pochodzenia roślinnego. Oznacza to, że zamiast stawiać tylko na kilka ulubionych produktów, warto jeść różne warzywa, różne owoce, różne pseudozboża, różne fasole, różne orzechy, różne nasiona i pestki, czy wreszcie różne produkty fermentowane. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Myślę, że jednym z najgorszych nawyków dotyczących osób starszych jest przyklejenie się do fotela lub łóżka. Zabrzmi to dość brutalnie, ale jak najbardziej prawdziwie, że brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej w wieku starszym to równia pochyła do utraty zdrowia. Nie będę wymieniać teraz szeregu korzyści zdrowotnych, jakie możemy odnieść dzięki wprawieniu ciała w ruch, ale chciałbym wspomnieć o jednym szczególnie ważnym aspekcie. A mianowicie aktywność fizyczna to najważniejszy element zapobiegający sarkopenii, czyli utracie siły i masy mięśniowej, które są charakterystyczne właśnie dla seniorów. Mówimy o tak zwanym zaniku z nieużywania, bo chciałbym aby mieli Państwo świadomość, że brak ruchu, a w związku z tym brak skurczu mięśni powoduje ich zanik i zmniejszenie siły. Niestety mamy tutaj do czynienia z błędnym kołem, a to dlatego, że rozwijająca się sarkopenia objawia się m.in. przewlekłym zmęczeniem, niską wytrzymałością na wysiłek, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej, a to nie sprzyja podejmowaniu się jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Niemniej dobrze jest przerwać to koło i poczynić choć niewielkie kroki, aby zmienić swoją sytuację. Oczywiście najlepiej byłoby skonsultować się z fizjoterapeutą co do proponowanych ćwiczeń, jednak ze względu na to, że jest to kolejne obciążenie dla budżetu domowego, można pokusić się o wyszukanie ćwiczeń w internecie. Link do przykładowego filmu z ćwiczeniami podam państwu w opisie filmu. Wśród szkodliwych nawyków często spotykanych u osób starszych znajduje się też nadużywanie leków przeciwbólowych. Wraz z wiekiem coraz częściej zmagamy się z bólami głowy, brzucha, zębów czy też z bólami mięśni i stawów. To oczywiście sprawia, że garściami sięgamy po środki przeciwbólowe. Niestety taka praktyka wiąże się z szeregiem skutków ubocznych. Do działań niepożądanych mogę zaliczyć np. obrządzenia błony śluzowej żołądka i jelit, co tylko spotęguje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, w tym bóle w nadbrzuszu, wzdęcia, zaparcia i biegunki. Warto wiedzieć też, że zbyt częste stosowanie wielu leków przeciwbólowych sprzyja nadciśnieniu tętniczemu i pojawieniu się udarów mózgu. Dodatkowo obciążamy nimi swoją wątrobę, choć słowo obciążamy to zbyt mało powiedziane. Co więcej, nadmiar leków przeciwbólowych zaburza pracę nerek, które i tak w wieku starszym pracują na o wiele niższych obrotach. U swoich podopiecznych seniorów bardzo często obserwuję niestety pewne zrezygnowanie i pogodzenie się z obniżeniem sprawności umysłowej. Jednak brak jakichkolwiek czynności aktywizujących nasz mózg postrzegam za istotny błąd. Uważam, że te niekorzystne postępujące zmiany możemy spowolnić. A im wcześniej się za to zabierzemy, tym lepiej. Dlatego przy każdej sposobności zachęcam osoby starsze, aby podejmowały się takich czynności, jak pisanie pamiętnika, czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, grę w karty lub gry planszowe, układanie puzli, zapamiętywanie listy zakupów, liczenie w pamięci, a nawet powrót ze sklepu do domu nieco inną drogą niż dotychczas. W przypadku zaś seniorów bardziej skomputeryzowanych, można sięgnąć po różne interaktywne aplikacje na telefon, które służą poprawie sprawności umysłowej. Z wielu różnych względów, których nie będę już wymieniać, u osób starszych bardzo często obserwuje się brak socjalizacji i pewne wycofanie ze społeczeństwa, co jest znaczącym błędem, przy czym słowa te kieruje nie tylko do osób starszych, ale również młodszego pokolenia, które może i powinno podejmować inicjatywę w tym zakresie. Osobiście uważam, że dla naszego zdrowia psychicznego, które de facto przekłada się na zdrowie fizyczne, nie ma nic lepszego niż otaczanie się ludźmi. Oczywiście, wiele zależy od tego, na kogo trafimy, niemniej chodzi tu o zasadę. Dobrym rozwiązaniem może być np. udział w nieformalnych klubach seniora, zapisanie się do Uniwersytetu III wieku, wolontariat czy udział w wydarzeniach kulturalnych. Oczywiście wszelkiego rodzaju organizacji wspierających aktywność osób starszych jest o wiele więcej. W przypadku zaś problemów z poruszaniem się warto chociaż utrzymywać regularny kontakt telefoniczny ze znajomymi. Niezbyt korzystnym nawykiem wśród wielu seniorów jest również zbyt długie oglądanie telewizji. Przeprowadzone badania pokazały, że spędzanie codziennie ponad 3,5 godziny przed telewizorem skutkuje osłabieniem funkcji poznawczych, w tym np. pamięci. Ogólnie oglądanie telewizji, a przynajmniej większości programów, jest bardzo pasywnym sposobem odbierania różnych bodźców i nie pobudza mózgu do aktywności. Co więcej, spędzanie zbyt dużo czasu przed telewizorem może u wielu osób powodować stres. Z kolei stres prowadzi do zwiększenia poziomu hormonów, w tym glikokortykoidów, które uszkadzają hipokamp, czyli region mózgu odpowiedzialny właśnie za funkcje poznawcze i sprawność umysłową. Słuchając tych moich dzisiejszych wywodów, zapewne część z Państwa sobie myśli, łatwo mówić, trudno zrobić. Osobiście jestem świadom, że na przeszkodzie zerwania ze szkodliwymi nawykami stoją takie elementy jak zasobność naszego portfela, stan zdrowia, brak motywacji czy brak wiary w efekty, jakie byśmy chcieli uzyskać. Uważam jednak, że pierwszym krokiem ku lepszemu jest zrozumienie i uświadomienie sobie tych wszystkich błędów, i mam nadzieję, że niniejszy film będzie choć małą inspiracją, aby cokolwiek zmienić i tu chciałbym stanowczo zaznaczyć, że nawet jeśli kogoś z Państwa dotyczą wszystkie punkty, które dziś omówiłem, to nie trzeba ich wszystkich naraz naprostowywać. Myślę, że mogłoby to nawet część osób zniechęcić do działania. Polecam zacząć od wybrania kilku, a nawet jednego najprostszego nawyku, który jesteśmy w stanie zmienić niewielkim nakładem sił. Jeśli uda się zapanować nad choćby jednym błędem, to już można uznać to za duży sukces. A dalej, sukces ten może stanie się motywacją, aby zabrać się za kolejny punkt. I takich sukcesów szczerze Państwu życzę. A gdy mowa o pewnych błędach, to chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia materiału, w którym mówię, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi, aby uzyskać wiarygodny wynik. Wiem, że część osób nie robi tego dobrze w warunkach domowych, a to może być przyczyną złego odczytu ciśnienia. Z tym filmem można zapoznać się klikając teraz miniaturę, która pojawiła się na ekranie, a na dzisiaj z mojej strony to wszystko dziękuję za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.